Tomasz Raubner, dzień dobry. Gościmy w gabinecie pani prezydent Jastrzębia-Zdroju, Anny Hetman. Dzień dobry pani prezydent. Dzień dobry. Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o gospodarce w Jastrzębiu-Zdroju. Jak przedsiębiorcy podejmują decyzję o tym, czy wejść w daną inwestycję w danym mieście, czy nie, zwykle długo ją analizują. Wiele czynników na to się składa. Czy Jastrzębie-Zdrój jako samorząd ma jakiś wpływ na to, w jaki sposób może tym przedsiębiorcom pomóc? W jakimś stopniu tak, oczywiście. Natomiast mówiąc o większych inwestycjach i o rozwoju miasta w jakimś kierunku, to przede wszystkim dobrze skrojona strategia rozwoju miasta, budowanie marki miasta tak, aby zachęcić czymś przedsiębiorców. I oczywiście to, na co miasto ma wpływ, to możemy robić wszystko w zakresie czy tej strategii, czy budowania marki miasta. Natomiast nie na wszystko miasto ma wpływ. Samo usytuowanie miasta i skomunikowanie odgrywa ogromną rolę. Jastrzębie-Zdrój może mieć to szczęście, że jest dobrze położone, czyli blisko granicy, skomunikowane i z autostradą, i drogi dojazdowe, i obwodnica, które pomagają skomunikować się. W Jastrzębiu nie ma korków, więc też przemieszczanie się po mieście jest bardzo dobre. I stworzenie warunków, wszelkich warunków, które sprzyjają inwestorom, biznesowi. Również budowanie marki poprzez kulturę, sport, różne inne działania i inwestycje w mieście, bo wszystko to, co wpływa na rozwój miasta w samym mieście, również ma wpływ na decyzje inwestorów. No właśnie, poruszyła pani ważną kwestię zatrudnienia, ten rynek pracy. Wszyscy tutaj słyszymy z różnych stron, w całym kraju, że tak naprawdę borykamy się z brakiem rąk do pracy. Czy Jastrzębie-Zdrój w jakiś sposób potrafi kształtować, wpływać na lokalny rynek pracy? Również w podobnym zakresie. Te warunki, które miasto może stwarzać, to przede wszystkim zachęty dla przedsiębiorców, dla ludzi młodych przede wszystkim, którzy chcą tutaj w mieście osiąść, pozostać, czy przyjezdnych, którzy również pojawiają się tutaj, są zachwyceni położeniem miasta i próbują otworzyć swój biznes. My takim ludziom pomagamy. To są różne ulgi podatkowe, to są również warunki, które pomagają im tworzyć własne biznesy, choćby karta nowego przedsiębiorcy. Ci doświadczeni przedsiębiorcy pomagają tym młodym tworzyć swój biznes, dzielą się swoimi doświadczeniami. To są również zwolnienia czy ulgi typu wynajęcie lokal za złotówkę dla nowych przedsiębiorców w ramach tej karty właśnie. To są również lokale na kulturę, które ogłaszaliśmy już wielokrotnie. No i choćby nowa inicjatywa lokal na start. Pani prezydent, szkolnictwo, ulgi, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, to są te magnesy dla przedsiębiorców. Czy to jest pełny katalog, czy jeszcze ma pani coś w zanadrzu? No myślę, że bardzo ważnym elementem w planowaniu i lokowaniu się przedsiębiorców jest plan zagospodarowania przestrzennego. W tym miejscowym planie przygotowujemy też takie miejsca, gdzie przedsiębiorcy mogą się lokować, ale wychodzimy również naprzeciw i w szybszym tempie przygotowujemy zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, które pozwolą przedsiębiorcom rozwinąć swój biznes szybciej. W ostatnim roku też utworzyliśmy specjalny wydział, który pomaga w realizacji tych planów i swoich przedsięwzięć przedsiębiorcom. To jest Wydział Strategii Rozwoju i Obsługi Inwestora, więc wszystkich chętnych, którzy zechcą tak na roboczo porozmawiać, zapraszamy do tego wydziału. To jest bardzo ważne, by ten przedsiębiorca miał swojego takiego bezpośredniego doradcę i przewodnika. Dzisiaj mamy tutaj monopolistę Jastrzębska Spółka Węglowa, największy w Europie producent węgla koksującego. Niech pani powie, czy właśnie miasto chce jakby ten wizerunek swój poprzez górnictwo wzmacniać, czy szuka jednak też innych swoich oblicz? Kiedy miasto powstawało ponad 55 lat temu, to rzeczywiście był to wielki sukces dla mieszkańców i przyjezdnych tutaj wiele osób. Zresztą Jastrzębie to głównie przyjezdni z całej Polski. I żyliśmy wówczas w zupełnie innej rzeczywistości, w innej Polsce. Świat się zmienia, więc podejście do kreowania wizerunku miasta, ale też biznesu w mieście, do gospodarki musi się zmieniać. My nie odcinamy się od tej podstawowej branży, czyli górnictwa, przemysł ciężki. To górnictwo jeszcze będzie nam towarzyszyć przez wiele, wiele lat. Na to wskazują nowe inicjatywy podejmowane przez Jastrzębską Spółkę Węglową.
Natomiast również we współpracy z tym największym przedsiębiorstwem miasto podejmuje inicjatywy inne. My przygotowujemy się do tego już od szkół, od kreowania polityki takiej oświatowej w mieście i później podejmowania innych inicjatyw, by tutaj tworzyć drugi filar taki gospodarczy, czyli stawiamy na innowacje. Z komunikatów czy z informacji, nawiasem mówiąc, wszech z różnych stron dobywających się, można było usłyszeć, że jest już owoc, nawet taki samoistny, można powiedzieć troszkę. Mamy dwóch jastrzębia, tak? Pracowników JSW właśnie, którzy sami z siebie wymyślili i działa ławka antysmogowa, więc to jakby też pokazuje, że ten potencjał jest, tak? To chyba też jakby rola miasta, żeby ten potencjał wydobyć i też potem pielęgnować, żeby on nie zniknął na samym etapie idei. Dbamy o to i staramy się na każdym kroku, by każdą taką inicjatywę pielęgnować. To w jakimś stopniu również my przyczyniliśmy się do tego, że ci młodzi ludzie uzyskali taki status nie tylko w Polsce, ale już na całym świecie są znani i postrzegani jako innowatorzy. Wie Pani co, jeszcze a propos inwestycji, przyciągania, czy też jakby podnoszenia jakości życia w Jastrzębiu, temat, który wydaje się pewnym czymś z kategorii być może science fiction, jeszcze tak by było może rok czy dwa lata temu, kolej w Jastrzębiu-Zdroju, rzecz, o której się mówi, o której coraz więcej, wokół której coraz więcej się dzieje. Jakim to jest etapie? Czy to w ogóle realnie ma szansę powstania? Czy Pani mogłaby powiedzieć, jaki jest stan faktyczny? Jeśli chodzi o budowę kolei, to rzeczywiście to jeszcze poprawiłoby tą infrastrukturę i skomunikowanie Jastrzębia, bo tego nam brakuje. Tu rzeczywiście poza autostradą, dobrymi drogami brakuje tylko kolei. To by postawiło Jastrzębie Zdrój na wyższej pozycji, byłoby atrakcyjniejsze dla wszystkich mieszkańców, bo też dojazd do stolicy województwa, gdzie też wiele osób pracuje, ale są też tacy, którzy z Katowic tutaj przyjeżdżają i w Jastrzębiu podejmują pracę, więc to byłoby ułatwienie. Nie wszystko zależy w tym momencie od naszego miasta, od naszych działań, bo my podejmujemy te działania już od co najmniej 4 lat. W dużej mierze zależy to od decyzji rządu. Finansowanie budowy kolei nie może leżeć na barkach samorządu, bo żaden samorząd temu nie podoła. Natomiast te rozmowy, które już są za nami i ze stroną rządową, i z PKP, a również z województwem śląskim, wskazują na to, że jest to możliwe, ale nie w najbliższym roku czy dwa, bo muszą się też na to znaleźć pieniądze. To jest również planowanie wieloletnie, wybiegające do przodu i o tym my cały czas trzymamy rękę na pulsie. Pewne zapisy już się znalazły w tych rządowych programach, ale musimy tutaj skorygować i to najbliższe działanie, czyli studium wykonalności, które wskazywałoby, która linia byłaby najbardziej ekonomiczna, pozwoliłaby podjąć taką ostateczną decyzję, myślę, wszystkim, a przede wszystkim stronie rządowej.